tego odszczepić, Grzesiek? Nie. Iść na górę go wciągnąć? Poczekaj, jeszcze coś miałem wziąć, wkręty. Te były gdzieś tu, ale one są tutaj. Ale już możesz skakiwać na górę. Maćku! Maćku, Maćku, Maćku! Tak. I to. Czekaj, tu weź na tamtą z tyłu przełóż, to będziemy od razu wciągać. Będziemy go musieli postawić na... Na sztorc. Jo. Dwóch. I co, przydają się deski, nie? Ciągniesz go? Dobra. I teraz tak. Teraz go bierzemy w górę. Tu musimy go wyciągnąć, bo teraz ten zamek musi wyjść tutaj, nie? No wiem. Trzyma. Już bierzesz do góry? No a jak? Trzymasz go? Trzymam. Złapię śrubą. No. Wtedy go sobie wypionujemy, wypoziomujemy. Tak jak sens idzie ta dziura, nie? Tata? Jak sęk idzie to. No. Tam jest poziomica ta żółta w samochodzie. Na półce, jak wejdziesz od strony obocznej strony, to na półce jest u góry tak. Nie, no weźmiemy go na dół, weźmiemy i wtedy... Tylko zaraz skoczę po laser jeszcze i odznaczymy, w którym miejscu tak, dokładnie. Co? Co? Tak, dużo do góry. To teraz go zaraz wypoziomuję. Chociaż wiesz co? Nie trzeba teraz go poziomować. Tak, już się go obetnie, to dopiero wtedy się go. To idę po laser. I wtedy drabinę sobie tam wezmę, tam wytyczę. Jo, wysokość się normalnie do krokwi da. Obetnie się go tu, a później zacinkę się zrobi już tutaj na kolanicę. Jo. Ale wysoko. Ty tata, od razu byśmy wzięli to rusztowanie, przejechali z nim, żebym ja miał na czym tam stanąć sobie i chodzić. Mhm. Będziesz mi teraz podawał też te większe ramki, ok? Zablokuj już tam. Ani w dupkę, ani w oczkę. Nie. No. Na łączenie. Dobra. Daj następną. O, się tu fajnie to przypasiło. Ale fuksek chuj. Dobra. I teraz... Tak, krótkie też? I teraz byś ten blat tamten przytargał. No krótkie też. Krótkie też damy, nie? Krótkie też. Te tutaj oto. To daj te krótkie. Poczekaj, bo nie będzie jak go tu założyć.
nogą weź go w stuknię. Dobra. No. O. Maciej, odbieraj. Teraz jeszcze tata byś mi podał tą maszynę. Tam wrzy z tym. No. Tą żółtą. Żółtą. A jak ty tu wejdziesz? Jakoś wejdę. Masz okulary? Nie chcę. Damy go na... Na czym byśmy musieli go postawić sobie, co by nie latało. Dobra, tu go damy. Tu go nie możemy dać. Dobra, tu go damy. Marno. Uważaj, bo połama te okulary. I taką wąską tyczkę, te co ja takie brałem, jakbyś gdzieś zorganizował. Albo daj Maciek tą jedną. Obo, no. Młotek też? Nie. Ustawimy. Ustawimy ten. Tylko teraz nie będzie można się ruszać. Za bardzo. Stał jak brytyk. Kurwa, ona jest za długa. Tata coś krótszego o połowę. Ja go mogę to przyłożyć tutaj, okej. Okay. To mogę zdjąć. O. Taka? No. Ktoś ciapki mieć. Dobra. Teraz ustawimy poziom tych krokiew. Ciapek. Ciapek idzie? Ciapek? Ołówka. Tego pisaka takiego. Dobra. Teraz co, idę po kątownik, odrysuję. Tu u góry odrysujemy. Co? Nie dasz rady tutaj ulicą? Gdzie tak jak stoi? Tak nie bardzo trochę, nie? Odkręci się, położymy sobie go na dół. Ty, ale to ja ci powiem, że ten, że jakby to tak było, to normalnie tą kalenicową można byłoby położyć tutaj, jak ją wciągniemy. To nie będzie tak wysoko. Normalnie na barki się wrzuci, nie? Tak się wrzuci. No ja tak myślę. To by można było wtedy... Można było wtedy 14 cm niżej obciąć, bo to są chyba 14. Spróbujemy ją wyciągnąć? Jak chcesz. Tata, będziesz mógł sznurek jakiś zorganizować. A mamy makitkę u góry? Ty, ta, o, dobra, to tata poda zaraz ją. To. Dobra, jedziemy. Poczekaj, za tu stanę. Poczekamy na niego. Czy albo on poszedł ten nurek szukać pewnie. A. No. O!
Żeś mnie złapał. Chłopak. No. Ja już myślałem, że będziemy ją mieli w pionie. Od razu wkładziemy, no. No kurwa. No, przekręcamy. Dobra. Linkę możesz ten. Odczepić, jak się uda. Nie uda się? Kurwa, już mam jedno lewe jajko większe. No co ty gadasz? Czekaj, tak obrócimy. Dobra, siedzi. No tak, o tak trzymaj. Ja go tylko złapię. Widzisz, kurwa, dobrze, że są przykręcane te wszystkie deski, ci powiem, bo... Schodziłeś się. Ja pierdolę. No tam weź go pchnij do garażu. Jeszcze pchnij. Dobra. Chciał, nie? Co? Nie, bo ty myślisz, że on tam poleci. On ma iść tu, bo ty go ciągniesz na siebie. No ja go tak... Dobra. Nie teraz wiem, ten. Teraz tamte dwa. Mi się udało, może jak mi się też. Ty będziesz tak długo gadał? Ja pierdolę. Coś to jakoś słabo to jest. No tak by liczyłeś. Ale dobra. Kręcić? Co? No jest trochę za szeroko, ale to... Kurde, by tam jakąś może wąską deskę dał. Taki materiał był. Ze stali, że... Albo kielikę ktoś tak zrobił. Gruba deska? Już ci powiem. Tak na o ci powiem, nie? 1,5 centymetra, a to takiej nie dostaniesz. Dobra, to ja to przyłapię na razie tylko tutaj. Nie, chodź, nie szukaj. Chyba, że jakby go odwrócił, może co? Czekaj, postawimy go do góry i tak. No. Już lepiej pasuje. Widziałeś? Nie wiem. No trochę. Ale słabo dziury. Maciek, do pola. Jeszcze. No tak, jeszcze trochę. Dobra, trzymaj tak. I tu mu dam też drugiego od razu. Dobra. Na tym pole to masz dookoła, to ja nie wiem, w którą stronę. Na cięciu, co? Nie, obróciliśmy, już trochę lepiej wygląda. Dobra. Ten nie spadnie. Następny diabeł? Następny diabeł. O, gdzie ten ustawił? Oj. Kurde, chodź. Ten ma... Młyc. O, tu pasuje, zobacz. No to tu, tam spieprzyłeś. Nie, materiał taki. Materiał. No tu przecież jedno i drugie jest to samo. No to dlaczego? No bo kurwa od jest... Od tego odmierzałeś. Wąska deska. A to już nie, ja nie giąłem tego, to już było takie wygięte. Dobra, Maciej, tam do ulicy, tam, znaczy do drogi, okej. Okay. Ale ciapki. A teraz muszę patrzeć. Patrz, golinkę chcę wyprzedzić, ale co za... Kurde! Co za tłumok tam jedzie z przodu. No bo tam jest ciągła. No dobra, ale... Wojna! Tak, tam, to tam patrzy. Ale to jakiś sznurek, ale jak wesele, nie? Odległość jaką zrobił tego. Tam tak. Chyba młoda para jedzie. Okay. Czekaj. Halo? Dzień dobry. 850 od Honda. Tak. Już nie musi trzymać. Tak. Dobra.
wejdzie? No, możliwe. Ale zobaczymy, nie? Biznesy. Tak, trzebiatowskie. Wrącaj? Jak wrącaj? Rącajs trzebiatowski. A co to jest? Rozwijaj. Rącajs trzebiatowski. Rącajs, nie znasz rącajsa? Nie znasz rącajsa. Trzebiatowski. O, ale tutaj trzebiatowski jest w cholerę. Tutaj gdzieś... Czekaj, wezmę tutaj. Kurwa, zamiast laserem odznaczyć. Nie? Właśnie. Na sznurki jakieś klasycznie się bawisz. Ja tutaj skręcę z tyłu, z tyłu. Znaczy, no. Tu, nie mógłbym tu skręcić. To później nie odkręcisz. Kurwa, zamiast laserem to zrobić. Aj, Boże, ty mój. Za baran ze mnie. Teraz laser by zasłaniał i tak, dobra. Poczekaj. Jeszcze nie, Maciek. Jeszcze nie. Ja przyciągnę. Mógł trochę iść dalej, nie? Dobra, idę tam rzucić okiem. Troszkę niżej daj. Delikatnie. Dobra. Okej. Tak. I pamiętać trzeba, że 14 cm niżej do ucięcia. Będziesz pamiętał? Kurde, Maciej. Ty będziesz operator piła. Piła, operator piła. Można sznurek. Beton jedzie. Dobrze jest, panie Maćku. Chyba jest równo. Co, na stojąco ciąć? Tak? Nie, bo nie łatwiej będzie ciąć. Co to będzie patrzył? 14 cm niżej odznaczam na tą, na kalenicę, nie? Byś wiedział, że już zrobione jest. Ten sznurek powinien na całą budowę wystarczyć. Dlatego widzisz, jest... Trochę mało. A pozwolenie jest łatwe. No. Będzie piwnica też? Nie. Po co piwnica? A gdzie będzie pokój gierki zabaw dla Borysa? Ziemiankę wybuduję. Pokój gier i zabaw. Pokój gier i zabaw będzie w sypialni. Szkoda marnować belki. Normalnie by wydało z dwóch jedną, nie? Tutaj tak widzę, że też jak jedną obetnę, to może i... Weź to tak przemierz. Tutaj odtąd do dołu i wtedy... No. Ale to będzie za mało. Ale z tamtej normalnie by dało. No by z tej dało. Jo, nie? Może by tam wykręcił. Pewno, szkoda materiału grzeć. Nie? Masz belkę jak piorę. Ja też tak myślę. Że nie ma co ten. Jedną na dół dawać. Nie? A z tamtej się zaraz... Dobra, ja tutaj ją odznaczę, to po prostu zrobi się kopię jej... To nie. Nie, tu będziemy ciąć. Nie będziemy ściągać na dół. Tylko tą jedną. Dobra, to tak. Idę po piłę. Idę po lisi ogon i tniemy. I wtedy ją, jak odkręcimy, to położymy ją sobie tutaj, nie? Ufaka, odkręcam. Trzymaj. Ja ci zaraz pomogę. Byś się tam tutaj czasami sam nie szarpał. Chodź tu, nie, tu idź tam, tam idź. To ona tu nie spadnie na dół. Idź tam dalej, bo zaraz będzie ciężar szedł ten. Łapią.
Ręce wystaw do góry. Dobra. BHP. Tak. Jakbyś trzymał ją tutaj, żeby to sobie i tam nie gibła. Chyba poszło równo. Czekaj. No teraz takie ciężary można dźwigać. Co? Takie ciężary można dźwigać. Takie, że można kurwa wkładać. Tata! Farba tam gdzieś jest w busie i pędzel. Dobra Maciej, gdzie jest poziomica? Tak będzie musiał być. Nie wiem, będziesz to musiał patrzeć, wiesz? Tak? Czekaj, jest teraz ten? Zobacz oczko. No. Tak ma być? No. Jest. Dobra. Czekaj, to musiał chłopi to zmienić. Albo tym kręcić, tym dużym. A ten duży jest, kurczę. Gdzie my mamy młot? Ja pierdolę. A to! Daj tego klucza dużego, ciężkiego. No, 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 tego. A co to było? No dobra, wymieszania farby. Aha. Bryzak. Tak, jeszcze by musiał iść ten. Tam do pola. Dobra, pokaż to mi. Musiało iść tu. A tu jest ruchome. Dobra, to jednego tutaj zaraz zasztachujemy. Dobra, tam. Najpierw idę tam na dole, przykręcę. I teraz na poziomice to poustawiamy. Czekaj, sobie tu przykręcę. Okej. Okay. Okej, okay, jest klej. Gra i trąbi. Zespół kombi. Chciał odejść. To będzie pali. Tą byś, Maciek, mógł tam podrzucić na rusztowanie. Tam? Tą belkę, jakbyś dał radę. Ale tam, na tamto? Tam, no. Dasz radę? Jest dobrze. Chciałeś tu. Jest, nie? No tak. No. Jak? Trochę do szosa. Ale to jest takie picikłak. Do szosa. Dobrze, tu jeszcze ruch jakiś jest na tym. Dobra, w porządku. Co? A to tu musimy ten, bo nie wiadomo jak tutaj tak dokładnie jest. To od tego sobie odrysujemy. Tego się ściągnie, położymy sobie i tylko odrysuję idealną tą. To starczy. To już z tym zacięciem liczysz, nie? Tak. Czekaj, od razu teraz tego tu się załatwi, żeby już był z głowy. Załatwi go. Tak. Tata! Podaj tą farbę! Bo Maciek już tu zapecka te góry. Co? Powiedz mi, wytłumacz mi po co? To? By żerobak nie wchodził tam. Tam będzie ci wchodził, to wysoko ma wchodzić. Ty wiesz jak robak daleko wejdzie? On wchodzi aż go wyobraźnia poniesie. No? Jak on chce do nieba, to on do nieba idzie. Co za takie są robaki. Nie tata?
To jest ten tata, co ten? Weź go tak trochę ugnieć. Co za wariat z tego klucza. Nie, nie idzie go w łapie utrzymać jednej. Oryginał, panie. Widzisz, jak to ładnie teraz wygląda? Gdzieś to tak ładnie odmalował? A to i wszystko, co tu zmienia? To nic nie zmienia. Masz tu od razu. To jest góra. To jest góra. Chyba się pędzel trochę naprawił. Może. Mógł się od razu całe wymalować. Tak przeciągnąć, bo to kto to będzie później tu wchodził? A dobra, ja wejdę. Chyba. Tu jeszcze, daj mi tego pędzla. Nie, teraz ściągamy ten słupek. Tak to będzie dach. Co? No i on. I tak będzie pod spódem. Dobra, zamykaj farbę. Tata, odbierzesz? Bo będziemy potrzebować ciebie jeszcze do tej, do kolenicy. Jak będziesz, Maciek, szedł, miarkę weźmiesz. Kurde, ty nie chcesz rękawiczek? Nie. Powoli. Tak, ja ci przytrzymam ją. No. Powoli, powoli. Dobra, ja już ją mam. Możesz, Maciek, ten. Się nie stresować. Jo, 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 śmiało. Będziesz chciał od razu wchodzić tą stroną? To czekaj, ją głębiej wciągnę. Co, na górę? No. Poczekaj, idę. Masz miarkę? 50 cm trzeba ją wysunąć. Zaraz zaznaczę dokładnie. Dobra. Tak, żebyśmy ten unieśli ją i nie ciągnęli po tych słupkach, nie? Czekaj, za daleko? Za daleko, trochę do ciebie? Dobra. Równo. A tutaj, no. Daj tego maszynę. No. Nie. Chodź tutaj do mnie. Czekaj, ja mam tutaj 3 cm. I tu jest z kreską równo, te 50, tak mam zaznaczoną małą kreską. Trochę do tego. Milimetr, dobra. To masz tą miarką jeszcze, kontroluj, niecałe 3 cm. 3, dobra. 29. Dobra, czekaj, jeszcze jednego zasadzę. Nie, 3. 3? 29. Dobra. Tutaj tylko tą stronę chciałem zobaczyć. Przecież jest bajeczka. To będziesz musiał tak napierać trochę. O, czekaj, a tylko, ja tylko se nakręcę. Masz te wkręty ze sobą? A ja nie chcę ich, nie? Już je biorę. Czekaj. Jeszcze nie. Moment. Napierasz tam ją teraz już? No dobrze, to jeszcze nie napieraj. To już możesz napierać.
No dobra, tak się na... aż tak się nie napieraj tak, żebyś kurde kupę nie zrobił. Dobra, już teraz już jest po ptokach nawet. Cela krzywa. No, krzywa. Co ty? Czekaj, wezmę go. W inne miejsce go tam tu. Co się naprostował? Tak dość. No, jest okej. Dobra. Tata? A tą małą dasz radę sam? Silny chłop. Jakoś to dziwno. Jakoś to dziwno, ksywo. Tak, i wtedy bym musiał to... Poczekaj, bo jeszcze nie sprawdzałem tego piona, bo to może się wykrzywiło, wiesz? Pokaż, no tu. No jasne, że to chce iść tu aż. Dobra, to trzeba to tu skręcić na równo. Co? Tytuł odcinka już był. Już coś może podrzucił mi jakiś pomysł. Jak nie robić wiatru. Jak nie robić wiaty, nie? Jak nie robić wiatru. Teraz Maćku, ty byś tam... Czekaj, spróbuję to... Jak zobaczę jak ten, bo tak to byś musiał albo szarpać to, całość. Dobra, dobra, ty. To już jest takie dosyć w miarę. No. Dobra. A jakbyś ten słupek szarpnął tutaj do siebie? Jeszcze. 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 Jeszcze? No okej. No to już tak ci powiem, że jest fajnie. Teraz tylko muszę sprawdzić jak to... Prawie, że wychodzi na tym dobrze. Okej, skręcam. Co? Tam gdzie miało wyjść. No. A już z resztą sobie poradzimy, nie? No. Jak to wygląda tu? Super. Dobrze. No, a pokaż tego. Tamte wtedy był cięższy. Tamte tu? No! No, tu też jest idealnie. No to już trochę wyschły. No i tu też jest dobrze. No i co ty chcesz? Jest u ciebie, tak? Równo są z belką. Równo z belką. Ja też ustawię na razie równo z belką. Dobra, ja jedną przyszpaksuję tu z góry i wtedy przejdziemy, zobaczymy jak się złożą dwie. Dobra? No, ja. Ale to byś wskoczył wtedy któryś na górę tam, nie? Tu z tej strony, bo jest tu rusztowanie, wiesz? Ale jeden by musiał być tam wskoczyć. No? Ja idę. Idziesz tam? To dobra, to chodź tutaj.
Nie no. No to idź, idź tam wtedy do niego. O kurwa. Czekaj, ojciec tam zaraz pójdzie. Dobra. Czekaj, czekaj, ja od razu przykręcę. Czekaj, nie telepoć teraz. To jest, żeby one nie poleciały. Jest tam ten, po linii? Alwisia nagrywa. Co? Alwisia nagrywa. Alwiś! Dalej? No, no, no. Dobra. Daj bliżej do tego, do muru. Do muru. Trochę już tam kółko tam. Tam jest chyba blokada. A ty chyba musiał na mur wskoczyć. Albo najwyżej ja tam pójdę, a ty zostaniesz na końcu. No. No dawaj. To są zajebiste te wkręty, co? No. Ciągnie elegancko. Dawaj. Dalej. Czekaj, ja sobie wskoczę tam do góry. Dobra. Ty, dawaj od tam. Co, co? Dawaj tam od razu. No tam jedziemy, nie? No. Daj to tutaj 9 tych. Tata, możesz ją podciągnąć do siebie? Jeszcze? No dobra. Czekaj, bo opadła. Opadła? Daj ją do góry. Czekaj, tą od razu. Dali, dali, dali. Czekaj, ja sobie wskoczę. Kurwa. Albin! Chodzi sobie, no. No. Weź tam zobacz. Jakaś bateria ci jest cała. Przetransportuj nas. Czy dokręcasz jeszcze? Nie, nie. Co? Szubienica tu będzie? Gdzie? No tu. Nie, no to żeby graty jakieś wrzucać, wiesz. A! Spawałem, żeby... Ja też tak mam zrobione. Bo siebie, wiesz, jak to z miejscem zawsze gdzieś chyba brakuje, nie? Tata, dasz wyżej? To jest okej, okay, tylko trzeba... A do góry wybrało, do góry. O, o! Do góry trochę. Okej. Okay. Zajebioza. Zajebioza. Parę minut i chudź. No. Tak we dwóch byś się kurwa się naskakali. No, byś się naszarpał. Ale wiesz, byś skakać musiał, no. Kurwa, to na do góry. To jeszcze jedno, nie? Jo. No dobra. No. Nie ma to jak sąsiady, zawsze pomogą. Ty, ale nawet ten, no płaszczyzna jest, okej, okay, taka fajna. Teraz przyciągnąć wtedy, nie? Tak.
Kurwa, idzie w linię jak strzała. Tak ma być, nie? No. Tam mówi, że idzie na YouTubie, nie? Dobra, tutaj przykręcimy.